Witajcie, kochani, niech Chrystus będzie uwielbiony w naszych sercach. Czuję się już lepiej, dziękuję Wam za modlitwy. Jestem jeszcze trochę chory, bo to jest jakiś śmieszny wirus i teraz mój tato choruje i moja babcia i w ogóle jest dość ciekawie, ale nie martwcie się, bo Jezus jest Panem, On wszystko prowadzi i po prostu odpocznijcie w każdej sprawie w zaufaniu do Niego. I dzisiaj chcę również o tym mówić. Bardzo od samego rana Duch Święty mnie dotyka, aby nagrać ten film. Czuję, że on jednocześnie płacze i jednocześnie płonie we mnie. Dlatego to może być najważniejszy film, jaki do tej pory nagrałem. I całkowicie poddaję się tu Duchowi Świętemu. Nie wiem, ile on będzie trwał. Jeśli w czasie tego filmu będę chyrlał albo jakość dźwięku będzie słaba, to Was bardzo za to przepraszam. Nie będę tego wycinał. Przewincie sobie w razie czego, ale to, czym się chcę z Wami podzielić, uważam, jest kluczowe, jest to do nas, jest to bardzo ważne. Wiem o tym, że teraz Pan Jezus pozwala mi po prostu odpocząć przed tym, co nadchodzi. A myślę, że nadchodzi ogromny sprint, ogromny wyścig, u którego końca już jestem. I możecie teraz, każdy z Was pewnie pomyśli sobie to, co chce, no bo co on tu nam gada w ogóle, ale bardzo mocno doświadczam tego, co Jezus do mnie mówi i wiem, że niedługo będę z Wami, dlatego bardzo Was proszę, abyście teraz posłuchali tego, co chcę Wam powiedzieć. Chcę Wam na początku, dużo jest tego, dlatego po kolei będę mówił. Ostatnimi czasy, właśnie podczas tej choroby, Pan Jezus bardzo do mnie mówi i ukazuje mi stan swojego kościoła. I bardzo to przeżywam wszystko. Jednocześnie chce mi się płakać i jednocześnie czuję ogromny żar w sobie, żeby się z Wami podzielić tym, co czuję, bo nie mogę już tego w sobie trzymać i wiem, że nadszedł po prostu moment, w którym mam to powiedzieć, więc po prostu to będę mówił. Patrząc na swoje życie, widzę to w ten sposób, że kiedy byłem małym chłopakiem, uwierzyłem w Jezusa i miałem z Nim relację. I byłem tu. I droga do Jezusa jest prosta. Człowiek zaczyna Go szukać, zaczyna w Niego wierzyć i przez Słowo Boże przechodzi do Jezusa Chrystusa i w Nim jest, raduje się Nim i żyje w pełni Jego łaski, będąc prowadzony Duchem Świętym, wypełniając Jego wolę. I widzicie, tu obrazuję to na tej ręce. Droga jest prosta. Wiara, Słowo Boże, Chrystus, który jest Słowem Bożym. W moim życiu było tak, że ja, będąc tutaj i dochodząc do Słowa Bożego już, żeby dalej się znaleźć w Chrystusie, natrafiłem na religię. I wpadłem w kościół, w służenie przy ołtarzu, w kler, czyli w rzeczy, które pozornie miały mnie do Boga przybliżyć, ale w niczym mnie do Boga nie przybliżały. I zacząłem iść na bok, kręcąc się w kółko, w oku Jezusa, ale nie dochodząc do Jezusa, który jest w centrum. I były tu msze, ornaciki, różne jakieś te posługi, urząd nauczycielski i tak dalej. Kiedy Jezus mnie wyciągnął stąd i sprowadził do środka lub próbował sprowadzić do środka, w pewnym momencie wpadłem w coś takiego, co się nazywa potocznie Ewangelią chrześcijańskiego sukcesu. I zaczęło tu być, znowu wokół tego wszystkiego, wokół Jezusa. Skupienie na darach, wiara, 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 wszystko zależy od Twojej wiary, napięcie, wszędzie pełno napięcia w tym kościele. Ty musisz wierzyć, bo jak nie, to od Boga niczego nie otrzymasz. Jesteś taki, musisz to, musisz tamto. I to samo napięcie, które pojawiało się tutaj w seminarium, pod inną nazwą pojawiło się tutaj. I znowu zamiast przyjść bezpośrednio do środka, bo Jezus mnie ciągnął do wewnątrz, ja szedłem naokoło, skupiając się na rzeczach zewnętrznych, czyli na przykład na darach Ducha Świętego, na tym, żeby uzdrawiać zawsze i ponad wszystko, na tym, żeby głosić zawsze i ponad wszystko, tak jak mi się wydaje, a nie tak jak Duch Święty mnie prowadzi. I napięcie, 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 napięcie,
I tutaj dalej też jest taki moment, gdzie jest kolejna skrajność, w której chrześcijanie mówią: no nie, Jezus już wszystko zrobił, ty połóż się na kanapie, nie musisz robić nic, bo On wszystko zapewnił, ty tylko się ciesz, raduj i kompletnie zero. I widzę, że nasze chrześcijaństwo opiera się na tym, że my jak głąby chodzimy w kółko wokół Jezusa, a nigdy nie dochodzimy do środka, do Niego. I sprawa wygląda tak, że tutaj również w tym kole jest skupienie na prawie, na świętach, nowiach księżyca, szabatach, na tym, żeby nagle ludzie stają się faryzeuszami i pod pretekstem miłości Bożej zaczynają strofować innych, nakładać na nich jarzmo, bo oni przestrzegają, a wy nie przestrzegacie. My jesteśmy lepszymi chrześcijanami, bo my przestrzegamy. Jesteśmy tymi prawowiernymi. I ludzie kręcą się w kółko wokół Jezusa, nie dochodząc do poznania prawdy. I zaczynają się ze sobą żreć. Zaczynają się kłócić. Jedni uważają się za lepszych od drugich. Jedni atakują innych. Nie ma jedności, nie ma działania, nie ma miłości, nie ma wspólnoty. Po prostu jest rozjazd i to straszny. Jest wrogość, jest agresja, jest komentatoryzm, komentowanie, jest przyglądanie się, ale nie ma miłości, bo tylko Jezus jest miłością. I teraz ja zauważyłem to, że chrześcijanie się kręcą w kółko, skupiając się na akcentach. I mamy tutaj jednych, którzy się skupiają na prawie, drugich, którzy się skupiają na łasce, innych, którzy się skupiają na doktrynie, jeszcze innych, którzy się skupiają na darach ducha, innych na uzdrowieniu, innych na wszystkich rzeczach, które tak jakby wynikają z Chrystusa, ale nie skupiają się na Nim. I tu moje serce płacze, bo jeżeli chrześcijanie, którzy chodzą sobie w tym kółeczku, w końcu by skupili się na Nim, Jezus Chrystus stałby się dla nich jedynym sensem, jedynym celem, jedyną nagrodą, nie przychodziliby do Niego tylko po to, żeby coś od Niego otrzymać, albo nie przychodziliby do Niego, żeby Go jakoś zadowolić poprzez spełnianie jakichś uczynków, jakichś praw, nakazów dawnych. Gdyby ci wszyscy chrześcijanie naprawdę skupili się tylko na Jezusie i wzięli Jego miłość i poszli ją czynić, będąc wykonawcami Jego słowa, to wszystkie konflikty w Kościele i te rozboje, te rozbicia by się skończyły. Bo byśmy woleli raczej cierpieć, niż się kłócić. I mnie to bardzo boli, bo mi od dziecka Pan Jezus położył siebie na sercu, jako osobę, siebie, Jezusa Chrystusa. I pamiętam wielokrotnie, jak mówiłem, że dla mnie Jezus Chrystus jest jedyną nagrodą. Ja chcę się w Nim znaleźć, ja chcę Jego. I widziałem, że chrześcijanie mnie nie rozumieją, bo dla nich jeszcze wielką okazją, wielką radością okazywały się te dary. No ale jak to jeszcze trzeba zrobić to, tamto uzdrowienie, zostać na tym świecie tyle czasu, tu porobić te rzeczy, wzrosnąć w tym, w tamtym. Ja jeszcze nie wierzę w finansach, a ja jeszcze nie wierzę w tym, a ja jeszcze nie wierzę w tamtym. I zauważyłem to, że ludzie zamiast skupić się całkowicie na Chrystusie, oni skupiają się na pobocznych rzeczach i tym, co mogą od Niego otrzymać. Jak mogę wymaksować swoją wiarę, żeby być uzdrowionym? Jak mogę wymaksować swoją wiarę, żeby Bóg przyniósł mi zaopatrzenie? Jak mogę wymaksować swoją wiarę, żeby nie musieć nosić tych okularów? Panie, co ja jeszcze mam zrobić? Co ja jeszcze mam zrobić, żeby mocniej uwierzyć? I co ja jeszcze tu? Jak mogę wymaksować swoją wiarę, żeby być świetnym ewangelistą? Jak mogę wymaksować swoją wiarę, żeby przyjąć Twoje dokończone dzieło, Panie? A Jezus wstaje i mówi: Synu, dlaczego to, co Ci daję,
staje się ważniejszy ode mnie. Proszę Cię, przyjdź do mnie. Usiądź na kolanach. Niech ja będę dla Ciebie jedyną nagrodą. I boli mnie to, że oblubienica Jezusa Chrystusa woli prezenty od Niego niż Jego. I teraz wiecie, jaki jest paradoks tego wszystkiego? Że jak ludzie łażą w tym kole i skupiają się na tych prezentach, to nie potrafią z nich korzystać, nie potrafią z nich ich używać, nie potrafią, nie służą one miłości, ale ich wyimaginowanym zachciankom i pomysłom. I dochodzi do tylu herezji, do tylu nadużyć, do tylu patologii duchowych. I potem świat na to patrzy i mówi, ci chrześcijanie to oni są porąbani. Ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Dlaczego? Bo miłość nie przemawia przez nas, tylko jakiś sztuczny spirytualizm. Ludzie popadają ze skrajności w skrajność, z jednego krańca koła przechodzą do drugiego, myśląc, że znaleźli już Chrystusa i kręcą się w kółko, kręcą i kręcą i kręcą. A ja wam powiem, że Jezus Chrystus we mnie zrobił to, że ja to koło przeszedłem. I wróciłem do tego samego miejsca, w którym byłem, jak byłem małym chłopcem. I teraz moim jedynym pragnieniem jest przez Słowo Boże wejść tu. I kiedy w waszym pragnieniu, w waszym sercu będzie takie pragnienie i wy wejdziecie tu, to Bóg przez was będzie używał darów, będzie kochał, będzie działał tak, jak On chce, według swego pomysłu i według swojej woli. Wielu chrześcijan próbuje Boga zamknąć w pudełku. Jedni zamykają Go w pudełku doktryny, inni w pudełku swoich wyobrażeń, inni w pudełku swojej wiary. A Boga nie da się zamknąć w pudełku. Bóg jest Bogiem i Bóg jest Panem i On chce Ciebie, a nie tego, żebyś Ty dla Niego robił rzeczy po swojemu. Żebyś Ty chodził w koronie dokończonego dzieła krzyża. Dzieło krzyża jest po to, abyś Ty znalazł się w Nim. On to zrobił dla Ciebie, abyś Ty przyszedł do Niego, a nie do dokończonego dzieła. Do Niego samego, osobiście. I paradoks jest taki, że jak Ty znajdziesz się tu, to Jezus Chrystus dopiero prawdziwie będzie mógł przez Ciebie działać w miłości, w darach, naturalnie i ponadnaturalnie. Tak jak Duch będzie Cię prowadził. I w Nim przez łaskę Ducha Świętego wypełni On przez Ciebie swoją sprawiedliwość, zachowując Ciebie świętym, czystym, nieskalanym i nienagannym na dzień swojego powrotu. Dlaczego? Bo Tobie będzie chodzić tylko o Niego. On musi stać się dla Ciebie jedyną nagrodą, jedynym sensem, jedynym celem, jedynym oddechem. Ty musisz Nim oddychać, myśleć, pocić się, żyć i krwawić. On. Nie dar, nie doktryna, nie prawo, nie uzdrowienie, nie łaska, nie proroctwo, nie prorokowanie. On. A dopiero wtedy On sam nauczy Cię życia według Ducha. A chrześcijanie zaczynają od końca. Zamiast przyjść do tego, który jest Panem, źródłem i dokończycielem naszej wiary, to oni przychodzą do tych zewnętrznych rzeczy, które ich ciągną, do cudów, do znaków, do ponadnaturalności. Duch Święty działa na świecie i On pragnie, aby dzieci Ojca przyszły do Ojca, a nie do prezentów. A do Ojca przechodzi się tylko przez Jezusa Chrystusa, który jest wcielonym Ojcem. Oni jedno są. I Duch Święty jest jedno w nich, z nimi. Bóg jest jeden i objawił nam się w trzech osobach. I Duch Święty jest jednocześnie Ojcem i Synem. A Syn jest jednocześnie Ojcem i Duchem.
Jeżeli położysz akcent na zewnętrzne koło, będziesz się tylko żarł, kłócił i atakował, popadając ze skrajności w skrajność, a w każdej skrajności jest śmierć. Tylko wewnątrz jest życie, w Chrystusie Jezusie. Więc przyjdź jak to dziecko tutaj. Weź Słowo Boże i niech chodzi ci tylko o Niego. Otwieraj je tylko po to, aby z Nim być, aby Go poznawać, aby z Nim trwać, aby On przemienił twoje serce, abyś za Nim podążał, abyś stał się do Niego coraz bardziej podobny. Nie po to, żeby od Niego cokolwiek otrzymać, ale dla Niego samego, bo Go kochasz. A jeżeli nie ma tego w tobie, to Go poproś o to, żeby On cię tak zmienił. Bo On jest wszystkim. Teraz, co mi Jezus objawia teraz? On oczyszcza swoją oblubienicę. Wiecie, czego Bóg pragnie? On pragnie, aby w każdym z nas było czyste serce. Aby każdy z nas miał serce Syna Bożego. Aby w każdym naszym wnętrzu, istocie, komórce, sercu, pragnieniu uwielbiony był tylko Chrystus Jezus. To jest dla Niego priorytet. On nie patrzy na ciebie tak, jak ty na siebie patrzysz. Człowiek nieprzemieniony troszczy się. Ja chcę być zdrowy, ja chcę to, ja chcę tamto, ja chcę mieć samochód, chcę mieć rodzinę, chcę mieć dom, chcę mieć pieniądze, chcę mieć władzę, chcę mieć społeczność, chcę mieć kasę. A Bóg nie myśli w ten sposób. Bóg chce mieć ciebie z otwartym, czystym, przemienionym sercem. Chce, abyś stał się pomnikiem Słowa Bożego, który będzie żywy i twardy, stateczny, ugruntowany i kochający. Chcę, żeby twoje życie stało się Słowem Bożym. Chcę skruszyć twoje serce, przemienić twoje wnętrze, przemienić twoje myśli, przemienić twoje pragnienia, motywacje, oczyścić cię, aby móc z tobą współżyć i współpracować. Takie jest pragnienie Boga względem swego ludu. On chce mieć czystą oblubienicę na przyjście powtórne Chrystusa i na całą wieczność. A w tym czasie oblubienica ugania się. Ja chcę być zdrowy, ja chcę mieć samochód, ja chcę mieć to, ja chcę mieć tamto, ja chcę mieć taką służbę, ja chcę mieć taką, ja chcę napisać książkę, a ja chcę to, ja chcę tamto. I zapominają o Chrystusie. Świat zapomina o Chrystusie. Chrześcijanie zapominają o Chrystusie, który pragnie tylko ciebie, abyś ty przyszedł i aby On stał się dla ciebie jedyną nagrodą i aby On mógł cię poprowadzić według swojej rady, według swojej woli i według swego ducha. I On to czyni teraz. On to robi. I teraz, jeżeli On nie stanie się dla ciebie najważniejszy, to nic w twoim życiu się nie zmieni. Bardzo mnie dotknęło u Fabiana. Opowiadał taką historię małej dziewczynki, która w Chinach, gdzie chrześcijanie są bardzo prześladowani, uwierzyła w Jezusa i pomodliła się w ten sposób. Panie, dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Jeżeli miałabym już nic od Ciebie nie otrzymać, to ja wiem, że otrzymałam wszystko, bo Ty jesteś dla mnie wszystkim. I Jezus Chrystus mi to objawił od dzieciaka. I On takiej postawy pragnie. Aby On nam wystarczył. Aby On stał się dla nas wszystkim. Boli mnie to, że chrześcijanom nie chodzi o Jezusa. Ale chodzi im o, jak mam chodzić w dokończonym dziele krzyża, jak mam chodzić w Jego darach, jak mam chodzić w świadomości Jego chwały, jak mam mieć to. To wszystko jest egoizm. Jeżeli ty z nieprzemienionym sercem wchodzisz w Ducha i w Jego łaskę, w Jego działanie, to wszystko będziesz przekręcał pod siebie. Będziesz próbował wykorzystać Boga, ciągnąc Go za ręce, żeby On tylko spełnił fałszywe pragnienia twego serca, które jest nieprzemienione.
które jest egoistyczne i które ciągle krwawi z bólu, pragnąc Chrystusa. Bo tylko w Chrystusie jest życie, tylko On jest drogą, prawdą i życiem. I teraz będzie to, co powiem, będzie bardzo mocne. Ewangelia w dzisiejszych czasach jest tak rozwodniona i tak spoganizowana egoizmem, że ciężko jest znaleźć prawdę. To samo działo się za czasów Pawła i to samo dzieje się dzisiaj. Z zachodu nawala do nas Ewangelia tak zwanego sukcesu, która z Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa nie ma nic wspólnego. I powiem wam szczerze, że im głębiej jestem w Chrystusie i im głębiej jestem w Panu, tym bardziej i tym ciężej jest mi się zgodzić z ludźmi, których słuchałem wcześniej lub których można posłuchać w internecie. Wiecie, po czym poznać zwiedzenie, które idzie? Po tym, każde, z każdej maści i z każdej skrajności. Po tym, że nie jest skupione na Jezusie Chrystusie, który jest żywym Słowem Boga. Jeżeli Jezus Chrystus nie jest wywyższony jako Bóg i nie jest wszystkim dla wierzących, to Ewangelia, którą głoszą ci, którzy mówią, że głoszą prawdziwą Ewangelię, a Chrystus nie jest w nich wywyższony, w ich życiu, pojmowaniu, sercu, to głoszą kłamstwo, a nie prawdziwą Ewangelię Jezusa Chrystusa, która jest prosta, cudowna i dla każdego. Teraz muszę obnażyć te kłamstwa. I wiem o tym, że po tym filmie wiele osób mnie znienawidzi. Odwróci się, możecie. Ale proszę was, posłuchajcie do końca tego, co wam chcę powiedzieć. Wiele osób też może powiedzieć, no ty jesteś teoretykiem, co ja gówniarza będę słuchał. 24 lata, zobaczysz, co ci życie jeszcze przyniesie, pokaże. Możesz też tak powiedzieć i wyłączyć ten film, ale proszę cię, nie rób tego. Wiesz dlaczego? Bo to jest czysto cielesne podejście. Bóg wywyższył to, co jest głupie w oczach świata, aby zawstydzić mądrych w ich postawach. I ja czuję się dzisiaj bardzo słaby. I jednocześnie czuję w sobie ogromną moc, bo wiem, że ta moc nie jest ze mnie. I chcę zostać w tym miejscu, bo wiem, że to nie ja, lecz On. I niech On przemawia. Jest napisane, że z ust niemowląt wyśpiewałeś sobie chwałę. Nie kieruj się cielesnością, ale kieruj się duchem i wsłuchaj się w to, co Duch Święty ma tobie do powiedzenia. Nie oceniaj innych, ale otwórz się naprawdę Słowa Bożego. Wiecie, w internecie jest masę nauczań. Masa, full. I skupię się teraz na tym, co jest nazywane Ewangelią sukcesu, na zwiedzeniu, na podstawie którego możemy rozebrać na czynniki pierwsze każde inne zwiedzenie. Bo każde zwiedzenie ma do siebie jedną wspólną rzecz, albo nawet dwie. Pierwsza, nie wywyższa Chrystusa Jezusa. Jezus pragnie naszego całkowitego oddania i skupienia. Jeżeli jakaś Ewangelia, którą słyszysz, nie wywyższa Jezusa Chrystusa, ale wywyższa to, co On zrobił, prawo, Jego czyny, to, w czym możesz chodzić, łaskę, wiarę, ducha, albo te zewnętrzne przejawy ducha, to nie jest prawdziwa Ewangelia. Prawdziwa Ewangelia wywyższa tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa i wzywa człowieka do naśladowania i do całkowitego położenia ufności i zaufania w Nim samym i pójścia za Nim. I kolejna sprawa, po czym poznać fałszywą Ewangelię? Po tym, że nie bierze całości Słowa Bożego. Tylko na przykład mówi, no tak, stare przymierze to jest jakiś inny Bóg, albo my już nie możemy brać starego przymierza, no bo
W Jezusie zostało nam wszystko objawione. Tak, Jezus objawił nam wszystko, ale Jezus jest Słowem Bożym. I ten sam Jezus, spisany tu, jest tym Jezusem, który został spisany tu. I teraz jeżeli ktoś mi mówi, że no tak, ale to jest Stary Testament, nie możemy patrzeć na Hioba, nie możemy patrzeć na Jeremiasza, nie możemy patrzeć na Izajasza, nie możemy patrzeć na Mojżesza, na Jozuego, bo to było stare, teraz jest nowe, Jezus, miłość, hipis, alleluja, mamy łaskę, mamy dary, mamy wszystko. To miej pewność, że to jest zwiedzenie. Wiesz dlaczego? Bo to jest Jezus Chrystus. Jezus jest żywym Słowem Boga i On w całości nam się tu objawił. Jeżeli ktoś wyciąga, bierze tylko Nowy Testament, albo bierze tylko listy Pawła, albo bierze tylko Stary Testament, a nie bierze całości, to rozmija się z prawdą i pełnią Chrystusa, który objawia nam się jako Wszechmogący Pan i Król, jako miłość, jako największy wojownik świata, wszechświata i jako czyste miłosierdzie i sprawiedliwość. Jeżeli pominiesz jakiś moment Słowa Bożego i nie weźmiesz go w całości, nie poznasz Boga prawdziwie. Będziesz żył w iluzji, w jakiejś ułudzie. Wiele osób również na przykład odrzuca część, a my bierzemy to, ale listy Pawła odrzucamy, no bo on tam popełnił błąd. Jeżeli tak myślisz, nie dojdziesz do poznania prawdy w całości. To jest wszystko przyczynowo-skutkowe. Jedno wynika z drugiego. Stworzenie świata, stworzenie człowieka, upadek, Bóg się troszczy, prorocy, prawo, sprawiedliwość, Chrystus, łaska, objawienie, Paweł, apostołowie, powtórne przyjście Chrystusa. To wszystko ze sobą przyczynowo i skutkowo wynika. I to jest całość. I Bóg nam siebie objawił, abyśmy mogli Go poznać i cały czas objawia. Bo jak można poznać kogoś, kto jest niezgłębiony? On nam pozwala siebie poznać, bo jest dla nas dobry. I my będziemy Go poznawać przez całą wieczność. A więc dwie rzeczy, które charakteryzują zwiedzenie. Pierwsza. Chrystus nie jest wywyższony, ale wywyższone są dary, wywyższona jest łaska, wywyższona jest wiara lub jakiśkolwiek ten czynnik wokół Chrystusa. A Chrystus jest pominięty. To jest jedna rzecz. Często pod pretekstem Chrystusa. To jest kłamstwo. I druga rzecz. Słowo Boże nie jest wzięte w całości. Po tym rozpoznasz zwiedzenie. I zauważ, gdy Paweł pisze do Tymoteusza w 3 rozdziale 2 listu, że od młodości znasz Pisma Święte, które mogą cię pouczyć o zbawieniu z łaski przez wiarę, to on znał tylko Stary Testament, bo nowy wtedy powstawał. I wszystko, co jest zapisane tu, zostało odkryte i wyjaśnione tu, a więc to jest jedno. Rozumiecie? Apostołowie, Paweł, oni mieli ducha i mieli to. I napisali dzięki łasce to, aby nam łatwiej było ogarnąć to całe Słowo Boga, Jezusa Chrystusa, który jest centrum, źródłem, życiem i pełnią. I teraz, na czym polega Ewangelia sukcesu? Ewangelia sukcesu polega na tym, że ty nie skupiasz się na Jezusie Chrystusie i na naśladowaniu Go, tylko skupiasz się na tym, co możesz od Boga otrzymać. I idzie taka fama. Uwierz w Jezusa, będziesz prosperował. Będziesz miał samochody, będziesz miał willę, będziesz miał zaopatrzenie. Będziesz uzdrowiony, wszystko w twoim życiu się poukłada. Będzie radość, hajla, bajla, zabawa, bo Jezus jest dobry. On jest hojnym dawcą. Dawać, On chce ci dać, On chce przynieść, On ma. Przyjdź i weź. On ma to, co najlepsze dla ciebie. Ma twoje domy, ma domostwa. On ma. I
człowiek, który wchodzi w taką Ewangelię, mówi, no tak, on ma, ja chcę dary, ja chcę to, ja chcę tamto. I całkowicie odchodzi od Jezusa. I znam ludzi, którzy, chrześcijan, którzy modlą się, modlili się o to, żeby coś otrzymać od Boga, przeklinając innych. Wiecie dlaczego? Bo ich serce nie było przemienione, bo skupili się na zewnętrznych rzeczach. Znam ludzi, którzy są przy Chrystusie tylko po to, aby coś od Niego otrzymać. Bo na przykład wierzą w uzdrowienie i to uzdrowienie stało się dla nich bożkiem. I teraz cała Biblia, wszystko, wszystko kręci się wokół uzdrowienia. Jak to uzdrowienie pozyskać? Ja muszę grzebać, muszę znaleźć. Ja, co muszę jeszcze zrobić, Panie, żeby być uzdrowionym? Co ja mam jeszcze tutaj wyciągnąć z tej Biblii, żeby być uzdrowionym? I ci ludzie są... stoją przy Jezusie tylko po to, żeby coś od Niego wziąć. A gdyby Jezus przyszedł i powiedział im, no nie zostaniesz uzdrowiony, to by Go pobili, zabili i odeszli od Niego. Jak Ty, Bóg, taki dobry jesteś, nie uzdrowisz mnie? Czyli chodzi im tak naprawdę tylko o ich samych wewnętrznie. O ich samych, o ich egoizm, o ich przetrwanie, o ich upadek, bo ich serce nie jest przemienione i otwarte na Jezusa Chrystusa, ale na dary. I znam takich ludzi, którzy myślą, że chodząc w darach, że zdobywając te odznaki chrześcijańskie, ja mam odznakę Ducha Świętego, ja mam chrzest wodny, ja przestrzegam szabatu, a ja jeszcze uzdrawiam chorych. Myślą, że zbliżają się do Boga. A cały czas się kręcą w kółko. I przychodzi co do czego, to z nich wypływa żółć, zgorzknienie. Chodzą w ciągłym strachu. Boją się. Bo ich wnętrze jest nieprzemienione. No ale jak to? Ranami Jezusa jestem uzdrowiony. I wyznają. Chodzą w napięciu. Walczą. Atakują. A Jezus siedzi obok i mówi, a kiedy przyjdziesz do mnie? Kiedy w końcu będzie ci chodzić o mnie? I ja was proszę, zbadajcie swoje serce bardzo głęboko. Czy nie ma w was takiej postawy, chociażby w najmniejszym aspekcie waszego życia? Bo jeżeli taka postawa w was jest, to jesteście jak fala morska i nie łudźcie się, że cokolwiek otrzymacie od Boga. Bo Bóg nie będzie spełniał waszych zachcianek tylko po to, żeby pogrążyć was w ciemności i nie oczyścić waszego serca. Bogu chodzi o coś innego. Mu chodzi o ciebie, o twoje wnętrze, o twojego ducha i o oczyszczenie ciebie i poprowadzenie ciebie jako czystą i świętą oblubienicę przed Jego oblicze, dla Jego chwały. Mu nie chodzi o to, o co chodzi tobie. Ewangelia sukcesu pakuje Boga w ramy wiary człowieka, co tak naprawdę biblijnie w ogóle z wiarą nie ma nic wspólnego. A więc, jeżeli będę wyznawał, Bóg mi da. Jeżeli będę się modlił, Bóg mi da. Jeżeli będę stał na prawdzie i gadał, Bóg mi to da. Guzik ci Bóg da, bo Bóg nie jest skarbonką i dżinem do spełniania twoich zachcianek. Jeżeli tak myślisz o Bogu, to Go nie znasz, twoje serce jest popsute, i nie chodzi ci o Niego. Ja tak myślałem przed 25 marca 3 lata temu, że Boga będę ciągnął, a On mnie będzie mógł uczynić świętym, że to ja będę takim herosem chrześcijańskim, a On mi jest tylko potrzebny do tego, żeby mnie uczynić świętym.
to jest zwiedzenie. To jest zwiedzenie, które zamyka ludzi na Jezusa Chrystusa, zamyka ludzi na Jego miłość, zamyka ludzi na miłosierdzie Boże, na drugiego człowieka, by iść z tą miłością do Niego i na cierpienie. Chrześcijaństwo bez cierpienia nie istnieje. Chrześcijaństwo nie jest bajką. O, wymalowani jesteśmy już, wszystko jest okej. Tak, dzieło krzyża jest skończone, ale my jeszcze jesteśmy na tym świecie. W liście do Tymoteusza jest też pięknie napisane. Przychodzą tacy i wywracają wiarę niektórych, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło. A ono jeszcze nie nastąpiło. Jeszcze nie jest ten moment, gdzie Jezus na końcu, Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Gdzie nie będzie już bólu, nie będzie śmierci, nie będzie diabła, nie będzie chorób, nie będzie cierpienia. Kiedy wszystko to, kiedy stare rzeczy przeminą, a wszystko będzie nowe, to jeszcze nie jest ten moment. Teraz jesteśmy w Chrystusie Jezusie, zbawieni według Ducha, usprawiedliwieni Duchem. I mamy kroczyć za Nim, będąc wpatrzeni w Niego, pozwalając Mu przemienić nasze serca i umysły, aby to ciało, które zostało razem z Nim ukrzyżowane na krzyżu, służyło teraz dzięki łasce Bożej sprawiedliwości do tego, aby wypełniać Jego wolę, a nie żeby używać wiary do tego, żeby Tobie się lepiej żyło. Ewangelia nie jest dana po to, żeby poprawić stan Twojego życia. Ewangelia nie jest dana po to, abyś ty czuł się lepiej. Ewangelia nie jest dana po to, aby poprawić twoje samopoczucie i stan emocjonalny. Zobaczcie, jak egoizm wykrzywił Ewangelię. Ewangelia sukcesu powoduje, że człowiek staje się niewrażliwy na drugiego człowieka, staje się niewrażliwy na cierpienie i kiedy przyjdzie trud i prześladowanie, on zostanie zniszczony, pogrążony i pokonany. Wiesz dlaczego? Bo Ewangelia sukcesu zakłada, że Bóg cię chroni. Ty jesteś bezpieczny, nic ci się nie wydarzy. Jesteś zmartwychwstały, już, teraz. Wszystko już jest. Masz kasę, władzę, uzdrowienie, pieniądze. Jest. A kiedy przyjdzie prześladowanie, trud, próba, załamanie, leżysz i cię nie ma, bo nie jesteś ugruntowany w Chrystusie. Mocne to jest bardzo, bo Kościół musi się obudzić. Z zachodu idzie ściek, który będzie niszczyć wojowników Bożych. Wiecie, Ewangelia została dana po to, abyśmy mieli życie wieczne, abyśmy wrócili do Ojca i abyśmy żyli dla chwały Jego imienia, reprezentując Jego w tym świecie, żyjąc dla Niego, przez Niego i wypełniając, przepraszam, Jego wolę. Abyśmy żyli w Nim, przez Niego, dla Niego, wypełniając Jego wolę. Będąc Jego miłością w tym świecie. Nie po to, abyś ty miał dobrze. Musisz zrozumieć, że na tym świecie jesteś tylko na chwilę. To jest pielgrzymka. Jesteś gościem. I ty wybierasz, jak to życie możesz przeżyć. Apostołowie i uczniowie Jezusa wybrali Jego i poszli za Nim, stając się najbardziej osamotnieni, narażeni na pokusy, na cierpienia, na choroby, na niewygody ludźmi. Ale mieli wszystko, bo mieli Jego. I powiem wam tak. Apostołowie, Jezus Chrystus i Izraelici wierzą na kartach Słowa Bożego zupełnie inaczej niż większość dzisiejszego Kościoła. Wiecie, na czym opierała się ich wiara? Na Chrystusie. Wielu chrześcijan mówi, używa wiary, mówiąc, że to jest biblijne, że tak trzeba, ale oni używają wiary według tego świata. A to nie jest wiara, o której Bogu chodzi.
Mariusz Pudzianowski też używa wiary, bo wierzy, że będzie najlepszym sportowcem na świecie w danej kategorii. Czy to jest wola Boża? Nie wiem. Każdy sportowiec używa wiary, wierząc w siebie, że uda mu się przebiec, dobiec, przeskoczyć, wyrwać, wyciągnąć. Dojść, dobiec, zdobyć. Czy to jest wiara Boga albo w Boga? Czy to jest pokładanie w Nim ufności? Czy o to Bogu chodzi? Nie. Wiecie, jak wierzą apostołowie? Wiecie, jak wierzą uczniowie Chrystusa? Jak wierzy sam Jezus? Greckie słowo pistis oznacza głęboką ufność i poleganie na kimś. I na kartach całego Słowa Bożego widzimy, że wiara, o której Bogu chodzi, o którą Bogu chodzi, to jest położenie całkowitej ufności w Jezusie Chrystusie, w Ojcu, w Duchu Świętym, w Bogu. Chrześcijanie używają wiary, zamykając Boga w pudełku. Ja wierzę, będę uzdrowiony. Ja wierzę, będę mieć pieniądze. Ja wierzę, będę mieć dobytek. Ja wierzę, będę mieć dom. A Jezus stoi obok. No okej. A kiedy uwierzysz tak, jak ja tego pragnę? Kiedy mi zaufasz? Kiedy dasz mi się przemienić? Kiedy dasz mi się poprowadzić? Kiedy ja stanę się dla ciebie najważniejszy? Bóg nie chce, żebyś ty gadał i trąbił. Bóg chce, abyś ty przyszedł i się do Niego wtulił, żeby On był dla ciebie najważniejszy, aby On cię mógł przemienić, rozumiesz? Miejcie wiarę w Boga, Jezus mówi. I widzimy na kartach całej Biblii, od księgi Hioba, po Jeremiasza, po Dzieje Apostolskie, u wszystkich uczniów Jezusa, oni wierzą, ufając Bogu. Nie wierzą tak jak Zachód, nie wierzą tak jak dzisiaj większość chrześcijan. Ufają Bogu. To jest głęboka ufność i poleganie na kimś. Na czym to polega? Pamiętacie, jak Jezus mówi? Nie troszcie się o jedzenie, o picie, co będziecie jeść, co będziecie mieli się przyodzieć, gdzie będziecie mieszkać. Nie troszcie się o stan swojego zdrowia. O nic się nie troszcie. Troszcie się tylko o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. I taki człowiek, który prawdziwie idzie za Jezusem, on jest wykorzeniony z egoizmu, jest wyrwany, jego dusza jest zamordowana, aby wejść w umysł Chrystusa, aby wejść w życie Chrystusa. On razem z Jezusem jest ukrzyżowany i żyje według Ducha Pańskiego, a to ciało, które jest martwe, spełnia wolę Ojca. W podążaniu za Jezusem, w posłuszeństwie natchnieniom Ducha i tym, co mówi Duch i Słowo Boga. I takiemu człowiekowi chodzi tylko o Jezusa Chrystusa. I widzimy to. Paweł idzie, głosi. Jest w więzieniu. Zamykają go za Ewangelię. On nie stoi i nie mówi: Panie, przecież wierzyłem Ci, że mnie nie wsadzą do więzienia. Dlaczego ja jestem w tym więzieniu? On stoi i mówi: Panie, jestem wolny. Dziękuję Ci, że mnie prowadzisz we wszystkim. Ty ze wszystkim współdziałasz dla dobra tych, którzy Ciebie kochają. Chlubię się z tych ucisków dla Twojej Ewangelii, bo wszystko, co mnie spotyka, jest dla chwały Boga. Zakuwają go w dyby w więzieniu, a on z Sylasem śpiewa. On nie śpiewa po to, żeby Bóg przyszedł i go uwolnił z więzienia. On śpiewa dlatego, że jest wolny. Wolny wewnętrznie. Wyswobodził go Chrystus i on wie, że ma życie wieczne, którego gwarancją jest Duch Święty, który nam to w sercu poświadcza i który przez nas żyje. Duch Święty nie został nam dany po to, jak mówią, byśmy wiedli zwycięskie życie. Duch Święty został nam dany po to, abyśmy wypełnili wolę Ojca, abyśmy byli żywym światłem w tym świecie i abyśmy byli świadkami Chrystusa i nieśli Jego świadectwo wszędzie tam, gdzie On nas posyła.
bo chrześcijanom, którzy prawdziwie żyją według ducha, zależy tylko na Chrystusie. O nic innego oni się nie troszczą. O nic innego nie zabiegają. I jak to wygląda w ich życiu? No, przeczytajcie sobie Dzieje Apostolskie. Oni idą, głoszą, są lżeni, kamienowani, cierpią, przechodzą przez wiele trudności, doświadczają chorób, lęku, strachu, zwątpienia, niebezpieczeństwa na wodach, niebezpieczeństwa wśród bandytów, niebezpieczeństwa ogniem, niebezpieczeństwa od Żydów, od Greków, od pogan. Ale idą, ufając Bogu i wiedzą, że Bóg prowadzi ich najlepszą możliwą drogą, ponieważ oni całkowicie położyli całą swoją ufność, nadzieję, życie, pełnię, wszystko w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I Paweł o tym pisze. Już małem list do Koryntian. Już mieliśmy położeni na siebie wyrok śmierci. Gdyby Pan nie zadziałał, koniec. Nie mieliśmy żadnej nadziei, całkowicie zdaliśmy się na Chrystusa i Pan nas wyciągnął. Nie nadszedł jeszcze nasz czas, głosimy dalej. Im chodzi tylko o Jezusa, oni Nim oddychają, oni Nim śpią, marzą, śnią, myślą, krwawią, żyją, patrzą, słyszą i chodzą. Oni się nie modlą w taki sposób, jak dzisiaj większość Kościoła. Dziś, gdyby większość Kościoła znalazła się w takim położeniu jak Paweł, to by stali: o Boże, jakie my drzwi otworzyliśmy, że szatan nas tak kładzie, że nas tak bije, że jestem w więzieniu, albo że Bóg, albo że o, szatan dotknął mnie chorobą. Co ja zrobiłem? Jaki ja jestem grzeszny, nieczysty? Proszę Cię! Właśnie to jest Ewangelia sukcesu, która paraliżuje i wyniszcza chrześcijan, czyniąc ich bezbronnymi w czasie próby. Widzimy, że apostołowie chorowali, doświadczani byli przez choroby, ale choroby ich nie doświadczały. I teraz patrzcie na to, no... Przepraszam, Paweł pisze w swoim liście: zostawiłem Trofima chorego w Milecie. On tam nie pisze: w imieniu Jezusa wstawaj, bądź uzdrowiony, taka jest wola Ojca, Ty masz tu. On stoi i mówi: Panie, Ty jesteś Panem. Oddaję go w Twoje ręce, idę dalej wypełniać Twoją wolę. Wiem, że on jest w najlepszych możliwych dłoniach. Oni byli pewni tego, że Bóg ze wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy Go kochają. Oni odpoczywali w zaufaniu do Chrystusa. Jan pisze: a tym, co zwycięża świat, jest nasza wiara. Tam jest wiara, pistis. Tym, co zwycięża świat, jest nasze zaufanie do Boga. Przed Sanhedrynem apostołowie zostali zlani za głoszenie Ewangelii, a oni cieszyli się, że okazali się godni cierpieć dla imienia Pana. Na świadectwo dla nich. Musisz zrozumieć, że wszystko to, co cię spotyka w życiu, jest na świadectwo, aby przez ciebie wypełniła się wola Boża i uwielbiony był Ojciec. Kiedy Jezus chodzi po ziemi i widzi głuchego, ślepego człowieka od urodzenia, apostołowie przychodzą i mówią: kto tak zgrzeszył? On czy jego rodzice? A Jezus mówi, to jest w 9 rozdziale Ewangelii Jana, Jezus mówi: ani on, ani jego rodzice. Jest tak dlatego, aby na nim objawiły się dzieła Boga. I być może ty dzisiaj jesteś chory. To słowo jest do ciebie. Jest tak dlatego, aby się na tobie wypełniła wola Boga. Aby się na tobie objawiła wszechmoc Boga. Aby Chrystus i Ojciec i Duch Święty był uwielbiony przez twoje życie. A w jaki sposób to się stanie? O to pytaj Boga. Bo Bóg nie jest zamknięty w ramkę. U jednych wola cudownie objawia się przez uzdrowienie. Chwała Bogu.
u innych przez to, że zapominają o sobie, a zaczynają zajmować się Królestwem Bożym i przyprowadzają do Chrystusa miliony. Ale wszystko zaczyna się dopiero tam, gdzie ty zapominasz o sobie i zaczynasz troszczyć się tylko o Królestwo Boże, słuchając Jego głosu. Kiedy zaczyna ci chodzić tylko o Jezusa Chrystusa. Kiedy idziesz tylko za Nim i za Niego spoglądasz i za Nim podążasz. Dalej Paweł pisze list do Tymoteusza, w którym mówi: słuchaj, masz problemy z brzuchem, dolewaj sobie wody do wody wina. On tam nie gromi diabła, nie mówi: wynoś się z Tymoteusza, śmieciu, bo ty go tu więzisz. On jest przekonany, że Bóg wszystko prowadzi i mówi: Tymek, jesteśmy w Bogu, boli cię brzuch, ufaj Chrystusowi i dolej sobie tej wody, dolej sobie tego wina, polegaj na Jezusie tylko. Niech ten brzuch nie będzie przeszkodą. Ty nie myśl o sobie. Nie myśl o tym, że cię brzuch boli. Nie myśl o tym, że jesteś chory. Myśl o mnie, o Jezusie myśl. I idź za Nim, wypełniaj swoje powołanie. Bądź dobrym żołnierzem. Krocz za Chrystusem. Tym, co zwycięża świat, jest nasza wiara, a wiara jest głębokim zaufaniem do Boga. I teraz jak wierzyli apostołowie, jak wierzył Jezus, jak wierzyli Izraelici? Odpowiedź jest na kartach całego słowa. I wiecie, dlaczego większość ewangelistów sukcesu mówi, że my nie mamy patrzeć na Stare Przymierze tak jak wcześniej, że tutaj nie jest to objawione, że tutaj Bóg jest sprawiedliwy i srogi i tak dalej, że my mamy patrzeć tylko przez Jezusa. Tak, i to prawda, ale Jezus jest całym Słowem. Wiecie, dlaczego większość z nich nie potrafi zinterpretować tego, co się dzieje w Starym Przymierzu? Dlatego, że oni nie wierzą w taki sam sposób jak Chrystus i apostołowie, tylko Boga kształtują na swoją modłę przez swoje wyobrażenia, zamykając go w ramkę swojej wiary i swojego pojmowania miłości, swojego pojmowania drogi, swojego pojmowania rzeczywistości wiary, a tak nie jest. Jak wierzyli Izraelici? Jak wierzyli apostołowie? Jak wierzył Jezus? Jak jest w rzeczywistości? Mówi nam o tym całe Słowo Boże. I temat wygląda tak, że Bóg jest Bogiem. On jest Panem. On jest Królem. On jest wszystkim. I szatan, który jest przeciwnikiem, kłamcą, oskarżycielem, mordercą i zabójcą, on jest taki przy Bogu. I on po tym świecie sobie skacze, morduje ludzi, kłamie ich, robi wszystko, żeby oni nie doszli do poznania prawdy, nie doszli do poznania Chrystusa. Szatan jest oskarżycielem braci i on pragnie udowodnić przed Bogiem, że każdemu człowiekowi na tym świecie chodzi tylko i wyłącznie o niego samego. Że on kocha tylko swoje życie. Że tylko mówi: praise the Lord, chwała Panu, bo wszystko jest dobrze wokół niego. A gdyby było źle, odwróciłby się. I szatan jest takim wypierdkiem. Jeżeli nie będziesz uważny, szatan cię zabije i robi to przez Ewangelię sukcesu. Przez religię, przez te wszystkie skrajności, które są, nie są skupieniem na Chrystusie. Kiedy ty skupiasz się na czymkolwiek innym niż Jezus, po prostu leżysz w skrajności i jesteś bezużyteczny dla Jezusa. Bo Jezus pragnie ciebie i On chce przez ciebie działać w pełni mocy Ducha, kiedy ty się Mu poddasz i Mu zaufasz. Kiedy On będzie dla ciebie najważniejszy. I teraz jak oni wierzą? Bóg jest Bogiem, Bóg jest Panem. I apostołowie, i Jezus, oni ufają Bogu. Idą i kiedy doświadczają trudności, oni wiedzą, że te trudności przychodzą tylko po to, aby przez nich objawił się Bóg, aby ich wiara wzrosła, aby zostali ugruntowani w wierze. I wiedzą, że wszystko prowadzi Pan. Wszystko. I teraz te fragmenty, o których czytamy na przykład w Księdze Rodzaju, w Księdze Wyjścia, w całym Starym Przymierzu, kiedy weźmiecie sobie Księgę Hioba i ją przeczytacie,
Hiob nawet nie rozmawia z diabłem. On jest skupiony tylko na Bogu. I co my tam widzimy? Bóg staje i daje świadectwo o Hiobie. On mnie kocha. On szuka mnie tylko dla mnie. A szatan przychodzi, ta, jasne, jest tak dlatego, że mu błogosławisz. Pozwól mi to dotknąć go, a zobaczysz, że on cię nie będzie kochał. I co widzimy? Widzimy Boga, który jest Panem i który mówi, dobrze, dotknij go, ale jego samego nie ruszaj. Widzimy, że Bóg jest Panem i szatan nie może zrobić nic, jeśli nie będzie na to miał zgody Ojca. Szatan na tym świecie porusza się do czasu. On przeznaczony jest na jezioro ognia. On jest nikim. A Hiob w swoich modlitwach, w rozmowach, które prowadzi, nawet się do niego nie odnosi. On całkowicie polega na Bogu i mówi, no jeżeli tak jest, to co, nie mogę przyjąć? Dobro z ręki Boga mogłem przyjąć, to zła nie mogę przyjąć? Bóg jest dobry, nie przestanę mu ufać. Nawet jakbym miał umrzeć, nie przestanę mu ufać. Dlaczego? Bo on jest dobry. Bo on prowadzi. Bo on prowadzi wszystko najlepszą możliwą drogą. I co się dzieje przez cały ten czas, kiedy Hiob jest doświadczany? Jego wiara jest kuta. On staje się przemieniony. On daje świadectwo. On staje i głosi tym swoim kumplom, którzy przychodzą go oskarżać. A na końcu zwycięża. A szatan jest zdruzgotany, połamany i całkowicie rozgoryczony swoim przekonaniem. Chciał Hioba zniszczyć, ale miłość w sercu Hioba do Boga wygrała. I teraz popatrzmy sobie na temat suwerenności Boga. To jest też bardzo gorący temat. Człowiek nie wie, co jest tak naprawdę dla niego dobre, bo to wie tylko Bóg. I Bóg to prowadzi człowieka i objawia mu to, kiedy ten mu tylko zaufa. I tego pragnie Bóg od ciebie, całkowitego zaufania. Ponieważ widzimy to wielokrotnie w Słowie Bożym, księga proroka Jeremiasza. Królestwo Judy, królestwo Izraela było tak pogrążone w niegodziwości, w bałwanach, w bałwochwalstwie, w złych uczynkach, że Bóg próbuje zrobić wszystko, aby przywołać ich do życia. Bo Bogu chodzi o twoje serce, o ciebie, o to, co jest prawdziwie dla ciebie dobre. A tym ludziom chodziło o luksusy, o sławę, o kasę, o bogactwo, o winnicę, o lajcik, luzik, bluzik, o Ewangelię sukcesu im chodziło. I Bóg mówi, nasyłam na nich Babilończyków, aby ich wytracić, bo dzieje się to przez ich niegodziwość. Robię to dla ich dobra, aby ich sprowadzić do pokuty, do tego, co jest prawdziwie ważne, do tego, co jest prawdziwie istotne. Ja jestem wojownikiem, ja jestem sprawiedliwością, ja jestem miłością. I Bóg w swojej wszechmocy posługuje się narodem niewierzących, aby sprowadzić swój lud do siebie z powrotem. I co robi? Co robi Jeremiasz? On przychodzi do narodu izraelskiego i mówi, poddajcie się Babilończykom, a będziecie żyć. Zacznijcie pokutować i zmieniać swoje myślenie. A co robi król? Jesteś kłamcą, jesteś fałszywym prorokiem, bo wieszczysz upadek Izraela, upadek ludu wybranego, ty zdrajco. I ładują go do cysterny. A on przyszedł i powiedział prawdę. Prawdę, która ich bolała w uszy. Prawdę, którą dzisiaj wam głoszę. Bóg nie jest zabawką do spełniania twoich zachcianek. Ewangelia Zachodu nie prowadzi do życia. Na czym polega suwerenność Boga? Na tym, że on jest Bogiem. Był Bogiem i będzie Bogiem i jest Panem. Zawsze i ponad wszystkim. I masz obietnicę taką, że on cię kocha. Nic nie jest w stanie wyrwać cię z jego ręki. Ze wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy go kochają i prowadzi cię we wszystkim
i ze wszystkim współdziała dla Twojego dobra. Dlatego jeżeli idziesz za Chrystusem i spotykają Cię trudności, spotyka Cię choroba, spotyka Cię prześladowanie, spotyka Cię ból, cierpienie, zawiść ze strony innych, przylgnij jeszcze bardziej do Boga i pozwól, aby On przez Ciebie działał. Niech jeszcze bardziej Tobie zależy na Nim. Jeszcze bardziej Mu się poddaj, jeszcze bardziej Mu zaufaj, jeszcze bardziej proś, aby On przemieniał Twoje serce, byś był do Niego podobny. On chce Cię oczyścić, przemienić, wyprowadzić na wolność. Wolność wewnętrzną. Pamiętacie, co Jezus mówi, że On przyszedł wyprowadzić jeńców na wolność. A Jego kuzyn Jan Chrzciciel w tym samym czasie umiera w więzieniu. I co? Jaki to Bóg nie uwolnił swego kuzyna? Bogu o inną wolność chodzi. Tak samo czytamy te wszystkie fragmenty, które cytują ludzie skupieni na uzdrowieniu, a nie na Chrystusie. W ranach Jezusa jestem uzdrowiony. Czy 53 rozdział Izajasza czytają. Został starty dla naszego pokoju. Przez Jego sińce zostaliśmy uzdrowieni. Piotr o tym pisze w pierwszym liście. Ale cały kontekst dotyczy głębi zbawienia człowieka, uwolnienia i uzdrowienia od grzechu, a nie od tego, co ci się wydaje, że o, ja teraz mam paluszek chory, będę się modlił. W imieniu Jezusa bądź uzdrowiony, paluszku. I znów skupienie na sobie i rozminięcie się z Ewangelią i z przysłaniem krzyża. Zobaczcie, przeczytam wam ten fragment. Przeczytajcie sobie księgę Joba, przeczytajcie sobie księgę proroka Jeremiasza, przeczytajcie sobie cały Stary Testament i cały Nowy Testament. Ile jest takich fragmentów? Bóg zatwardził serce Faraona, żeby ten go nie posłuchał. Dlaczego? Bo Bóg jest Panem. I nawet jeżeli szatan w swojej przewrotności robi coś w tym świecie, to on jest przekonany, że ja będę tutaj dźgał tych chrześcijan, mordował ich. A Bóg stoi tak, jasne, rób sobie co tam chcesz, a i tak moja wola musi się wypełnić. I tak ja jestem królem, ja jestem panem i ja rządzę. I cudownym przykładem tego jest ukrzyżowanie Chrystusa. Szatan nakłonił serce Judasza Iskarioty do zdrady. Cały lud wrzeszczał, słuchając diabła, chcąc mordować Chrystusa. Szatan zabił Chrystusa. A co się stało? Przegrał, bo Jezus zmartwychwstał. I z nami dzieje się to samo. Bóg ze wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy kochają Boga. I zobaczcie, otwórzmy sobie księgę proroka Izajasza. 53 rozdział. Któż uwierzy naszemu głoszeniu, a komu jest objawione ramię Pana? Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał kształtu ani urody i gdy widzieliśmy go, nie było wyglądu, który by się nam podobał. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony cierpieniem i przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz, wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Zaprawdę On wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść, a my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Z czego uzdrowieni? Z nieprawości, z grzechu, ze śmierci. To samo cytuje Piotr w swoim pierwszym liście. O uzdrowieniu zaraz powiem, bo uzdrowienie jest w Kościele jak najbardziej, ale nie jest ono służebnicą Ewangelii sukcesu.
To jest drugi rozdział, 24 werset. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliśmy usprawiedliwieni. Przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni, przeniesieni w nowe życie, w sprawiedliwość, w świętość, w czystość, w Niego. On nas uzdrowił ze starej, martwej, wypaczonej natury. I Ewangelia sukcesu wyrywa te rzeczy i mówi: tak, ogłaszaj, mów tak, działaj tak, a będziesz uzdrowiony. Jakby to zależało od twojej wiary. Czyli następuje wywyższenie człowieka, a zapominanie o Chrystusie, który jest Bogiem i który pragnie tego, byś mu zaufał. Wszędzie tam, gdzie pojawia się napięcie, muszę być uzdrowiony, muszę być uzdrowiony, muszę strzec doktryny, muszę strzec prawa. Tam nie ma wolności ducha i tam nie idziesz za Jezusem Chrystusem. Po czym poznać, że idziesz za Jezusem? Po pokoju w sercu, kiedy ty w Nim odpoczywasz, kiedy ty Mu się oddajesz, kiedy ty Mu ufasz, odpoczywasz w zaufaniu do Niego i idziesz za Nim. Kiedy On jest najważniejszy, bo tylko wtedy możesz prawdziwie odpocząć i On będzie przez ciebie żył i wypełniał swoją wolę. Inaczej będziesz słuchał diabła i używał Boga do spełniania swoich zachcianek. Ja wiem, że to, co mówię, jest mocne. I teraz słuchajcie mnie. Ja nie mówię tego, że w Kościele nie ma uzdrowienia, że Jezus już dziś nie uzdrawia chorych. Uzdrawia, bo doświadczam tego i sam kładę ręce na chorych. Jezus posyła swoich uczniów i mówi: idźcie i głoście, uzdrawiajcie chorych. Albo uzdrawiajcie chorych i głoście, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Uzdrowienie jest w Kościele. Bóg uzdrawia chorych. Ale nigdy nie robi tego kosztem Chrystusa. Uzdrowienie w Ewangelii sukcesu nie jest uzdrowieniem dla człowieka, bo ono niszczy jego wnętrze, niszczy jego ducha i wprowadza go w strach, lęk, w wyznawanie, w skupienie na sobie i w napięcie. Tyle razy widziałem chrześcijan sfrustrowanych, wkurzonych, takich, którzy klnęli na diabła, którzy się napinali, denerwowali. Ranami Jezusa jestem uzdrowiony, ranami. To wyglądało jak opętanie, jak okultyzm. Nie tędy droga. Jezus Chrystus działa przez swoją osobę, przez poleganie na Nim, odpocznienie w Nim, przez pójście za Nim. Ewangelia wyzwala cię do życia w Nim, daje ci życie wieczne, zbawia cię. Nie po to, aby tobie się dobrze wiodło, ale po to, aby imię Ojca było wywyższone i abyś ty szedł dzielić się życiem z innymi. Wiecie, ilu chrześcijan słyszałem, którzy mówią: ja nie będę głosić Ewangelii, bo jestem chory. Moc Boża nie objawia się na mnie. Ja nie będę głosił Ewangelii, bo jestem biedny. Nie doświadczyłem prosperowania. Rozumiesz, o co chodzi? Szatan przez Ewangelię sukcesu zamyka ludzi na prawdziwy sens, głębie i przesłanie Ewangelii, która polega na tym, aby zanieść miłość zgubionemu światu. Paweł pisze: moc w słabości się doskonali. Wiecie, jak przesłanie biednego człowieka jest dużo bardziej potężne niż przesłanie biznesmena, który stoi na scenie i głosi? Moc w słabości się doskonali. To jest niepojęte, bo to jest duch. Duch jest tu, a świat jest tu. Jeżeli coś nawet śmierdzi światem i skupia cię na życiu w doczesności, na życiu tu, będziesz nieśmiertelny, będziesz uzdrowiony, będziesz zdrowy, będzie ci się dobrze wiodło, będzie ci się powodziło. Jeżeli coś trzyma cię w tym świecie, to nie pochodzi to od Ojca, lecz od świata i to jest kłamstwo.
Duch idzie w całkowicie przeciwną stronę. Duch skupia cię na Chrystusie, na życiu wiecznym, na tym, abyś głosił, bo ludzie idą do piekła, bo umierają wokół ciebie. Duch nie pozwoli ci skupić się na sobie. Duch nie pozwoli ci stać się bezowocnym, biernym. Duch nie pozwoli ci stać w miejscu. Duch jest skupiony na Jezusie. Kolejne kłamstwo. No, będziesz bezpieczny, to będziesz wierzył w Jezusa, będziesz bezpieczny. Apostoł Paweł popełniał błędy i go lali wszędzie tam, gdzie on był, bo nie słuchał Ducha Świętego. Bzdura i kłamstwo. Przyjdzie prześladowanie na twoje życie, nie będziesz wiedział, co masz ze sobą zrobić. Dlaczego? Bo uwierzyłeś w kłamliwą Ewangelię sukcesu, która mówi, że będziesz bezpieczny, jeśli uwierzysz w Jezusa. To Jezus jest twoim bezpieczeństwem. Zostałeś zapieczętowany na życie wieczne, a na tym świecie będziesz doświadczał cierpienia. Po co? Na świadectwo im i poganom, aby uwierzyli. Dlaczego? Bo moc w słabości się doskonali. Rozumiecie, że Duch Święty działa inaczej niż ten świat? On nie działa przez prosperowanie. On nie działa przez wywyższanie człowieka w tym świecie. On nie działa przez pozycję społeczną. On nie działa przez wszystko to, czym karmi się ten świat. Bóg wywyższył to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić tych, którzy mieli się za mądrych w swych postawach. On z tego, co nie jest, tworzy to, co jest, aby to, co jest, zostało zawstydzone przez to, czego nie było. Boże, pomóż to objawić ludziom. Moc w słabości się doskonali. Wiecie, jak Ewangelia działa naprawdę? Jak był tu Tomek, który jest chory, jak on głosił, to Duch Święty działał przez niego ze wzmożoną mocą. Wiecie czemu? Bo moc w słabości się doskonali. I mnie to prowadziło do łez. I teraz, gdyby Tomek, czy wszyscy chrześcijanie, którzy doświadczają choroby, nie byli skupieni na tym, jak otrzymać uzdrowienie od Boga, tylko zaczęli się skupiać na tym, jak mam żyć dla Twojego Królestwa, jak mam Ciebie głosić, jak mam wypełniać Twoją wolę, jak mam Cię naśladować, to Bóg przez nich wykonałby takie żniwo i takie zbawienie na tym świecie, żeby ludzie nawracali się i przychodzili do Chrystusa w pełni, stadami, gromadami. Bo Duch działa w taki sposób. Kolejna sprawa, jak ci staje chłopak, który nie ma rąk i nóg i zaczyna ci głosić Ewangelię, patrząc ci w oczy i będąc szczęśliwy, a ty ze wszystkim siedzisz i o Jezu, co ze mną, ja nie wiem, chory, słaby, nie mam pracy, a on stoi, patrzy ci w oczy i mówi, Jezus jest dla mnie wszystkim, on jest sensem mojego życia, jestem szczęśliwy, mam cel, wiem dokąd zmierzam. To taka Ewangelia wysadza w powietrze ludzkie serca, bo moc słabości się doskonali. Jak ty, będąc chory, pójdziesz do sąsiadów i będziesz im mówił o Jezusie, to Bóg wykorzysta twoją słabość, aby oni doświadczyli ponadnaturalnej Bożej mocy. Dlaczego? Bo zatroszczysz się o Jego Królestwo, bo przestanie ci w końcu chodzić o ciebie. Wiem, że to jest mocne. Wiem, że to jest trudne, wiem, że ludzie cierpią, ale jedynym wyjściem z cierpienia jest wyjście z egocentryzmu, ze skupienia na sobie. Przepraszam. Ze skupienia na sobie. I zajęcie się w końcu Królestwem Bożym. I u jednych uzdrowienie przyjdzie od razu, u innych przyjdzie w czasie. Inni nie zostaną uzdrowieni w tym życiu. Bo jest obietnica, nowe ciało, nowa ziemia, zmartwychwstanie umarłych. Dlaczego jedni będą tak, drudzy tak, a trzeci tak? Dlatego, że Bóg jest Bogiem i wszystko prowadzi najlepszą możliwą drogą. Wiecie, jakim świadectwem jest to, jak ty przychodzisz do chorego, który umiera, a on siedzi i mówi, Jezus jest dla mnie wszystkim.
Słyszałem takie świadectwo pani, która umierała i traciła pamięć. Najpierw mówiła zdanie: Jezus jest dla mnie wszystkim, a potem już pamiętała tylko jedno słowo: On, 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 On. To jest oddanie. A chrześcijanie chodzą: jakie ona drzwi otworzyła, dlaczego ona choruje? Przeczytajcie sobie księgę Hioba i weźcie ją z Chrystusem na poważnie. To jest słowo Boga, tam wszystko jest wyjaśnione. Bóg każdego człowieka prowadzi najlepszą możliwą drogą. I Bóg, miej pewność tego, zaufaj Mu, że On przez ciebie wyprowadzi chwałę dla swojego imienia, ze wszystkiego. Tylko nie skupiaj się na sobie, na swoim uzdrowieniu, na swoim prosperowaniu, na swoim życiu. Wiecie, co jest napisane w objawieniu? Że świadkowie zwyciężyli przez krew baranka, słowo swojego świadectwa i nieumiłowanie swojego życia aż do śmierci. Dlatego jedni będą uzdrowieni od razu, chwała Panu. Jedni będą uzdrowieni w czasie, chwała Bogu. A inni będą uzdrowieni dopiero po powtórnym przyjściu, kiedy ich duch wróci do Ojca i wejdą w nowe ciało. Wtedy. I wtedy poznają dlaczego. Bo moc w słabości się doskonali i przez ich życie być może wiele osób się nawróciło. Dlatego, kiedy umarł syn mojej siostry w Chrystusie, ona stanęła przed grobem i zaczęła głosić Ewangelię w całkowitej beznadziejności swojej sytuacji. I wiecie, co Duch Święty zrobił? Wywalił w kosmos całe to zgromadzenie pogrzebowe swoją łaską. Jak przychodzi do ciebie chory i ci głosi Ewangelię o zmartwychwstaniu, to Duch Święty to tak poświadcza. Dlaczego? Bo ten człowiek zrozumiał Chrystusa i oddał mu siebie całkowicie i przestało mu w końcu chodzić o siebie samego. To jest odpowiedź dla wszystkich chorych ludzi. Przestań myśleć o sobie, a popatrz na Jezusa i zrób to, co On do ciebie mówi. Skup się tylko na Nim, bo dzieje się to dlatego, aby wypełniło się na Tobie Słowo Boże, aby Chrystus został uwielbiony przez Twoje życie, aby Ojciec został wywyższony przez Ciebie. Dlaczego? Bo Bóg jest Panem i to wszystko prowadzi, tylko Jemu zaufaj. Jak apostołowie żyją? Paweł cudownie o tym pisze. Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. W życiu i w śmierci należymy do Pana. Jeżeli jest w tobie jakikolwiek strach przed śmiercią, znaczy, że nie ma w tobie miłości Ojca. Rozumiesz? Pierwsze, co zabiera Bóg, to lęk przed śmiercią. Bo w życiu i w śmierci należymy do Pana. Jeżeli się boisz, to znaczy, że twoje serce nie jest przemienione. Tym się zajmij, a nie tym, żeby prosperować, być uzdrowionym, czy jeszcze inne rzeczy mieć od Boga. Bóg jest Panem i On nie da z siebie kpić. On jest wojownikiem, On jest miłością, On jest sprawiedliwością. I zobaczcie, jeżeli On mógł wykorzystać, użyć bezbożnego narodu Babilończyków, żeby dla dobra swoich ludzi przywieźć ich do pokuty, to On może wszystko, wszystkiego użyć dla Twojego dobra, nawet choroby, rozumiesz? Wiecie, ile ludzi nawraca się na łożu śmierci albo w obliczu choroby? Gdyby nie choroba, mieliby w dupie Jezusa, za przeproszeniem. Mieliby go gdzieś, ale zaczęli myśleć o tym, co będzie dalej, co będzie później. O tym już amerykańscy ewangeliści nie mówią, że On ze wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy Go kochają. Wiecie, ile będziesz doświadczał trudów w życiu? Ile będziesz miał prób, pokus, walki? Ile razy jeszcze się wywalisz?
A wiesz po co? Żeby On ukształtował w tobie charakter Chrystusa. Bo Mu o to chodzi, abyś był przemieniony. Nowy. I żył według Jego ducha. Bóg jest Bogiem. I to ciebie należy to, aby Mu zaufać. Powiedzieć, Panie, Ty wiesz, co jest dla mnie dobre. Proszę, poprowadź mnie. Tak, jak Tobie się wydaje. Tak, jak Ty uważasz za słuszne. Niech Bóg czyni to, co jest dobre w Jego oczach. Tak powinniśmy się modlić. To jest Ewangelia. Życie wieczne. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy zapieczętowani Duchem i Bóg nas oczyszcza i przemienia. I On tego pragnie. A nie tego, żebyś ty bujał się kadilakami po mieście. Skończ słuchać nauczań. Zacznij szukać żywego Boga przez Jego Słowo sam na sam. Bo inaczej wpadniesz w jakąś dziurę. Powiem wam, że ja przestałem słuchać nauczań i słucham tylko Pana. I Pan tak głośno do mnie mówi. Myślisz, że On do ciebie nie chce mówić? Chociażby teraz. I wiem, że teraz oglądasz mój film. Ale możesz po tym filmie nie oglądnąć już żadnego innego. Jeśli tylko weźmiesz Jego Słowo. Naprawdę, chrześcijanie, ogarnijcie się. Przestańcie się w końcu żreć. Przestańcie w końcu zabiegać o swoje życie. O to, żeby wam chodziło. O to. Kiedy wam zacznie w końcu chodzić o Jezusa Chrystusa? Kiedy w końcu będziecie wypełniać Jego wolę? Siekiera jest przyłożona. Wydajcie owoc godny nawrócenia. Niech wasze czyny pokażą waszą wiarę. Niech duch Ojca waszego mówi przez was. Pozwólcie, aby Ojciec zabrał was przed Sanhedryny, do szpitali, do chorych, do cierpiących, ze światłem Pana. Bóg ze wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy Go kochają. Zaufaj Mu. I On uzdrawia chorych. Kładźcie ręce na chorych, oni będą uzdrawiani. Ale róbcie to według Jego Ducha. W relacji z Duchem Świętym. Jezus uzdrawia chorych. Nie mówię, że On tego nie robi. On to robi. Ale to wypływa z Niego. Kiedy Ty przyjdziesz do Niego. A nie będziesz po kątach szukał jakichś fajerwerków, przejawów ducha. Nie pozwól, aby moc działania ducha i przejawy działania ducha stały się ważniejsze dla ciebie niż sam duch. A duchem jest Chrystus. Panie, co chcesz, żebym jeszcze powiedział? Jakie powinieneś mieć nastawienie umysłu? Jakie powinieneś mieć nastawienie swojego serca? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Głód cierpieć i obfitować. Jezus jest dla mnie wszystkim. On jest moim pokarmem, moim napojem, moim życiem. On uzdrawia, On kocha, On prorokuje, On świadczy. Idę za Tobą, Boże. Jesteś dla mnie jedyny. Troszczę się tylko o Twoje królestwo.
Co mogę zrobić, aby wypełnić dzisiaj Twoją wolę? Co chcesz, abym uczynił? Chcę być do Ciebie podobny. Oczyszczaj mnie, przemieniaj mnie, przenikaj mnie. Zmieniaj mój charakter, kształtuj mnie, kuj mnie, abym na Twoje przyjście był czysty. Czekam na Ciebie, pragnę Ciebie, chcę Ciebie. I co się wtedy dzieje z człowiekiem? Dzieje się to, co z Pawłem, z Piotrem i z Jezusem. Idziesz, a Duch przez Ciebie uzdrawia chorych w mieście. Kładziesz rękę, dzieje się cud. Stajesz i prorokujesz. Idziesz i kochasz. Nie zastanawiasz się nad tym, nie napinasz się, nie wyznajesz, nie gromisz diabła, który jest pokonany. Ale całym Twoim jestestwem jest Jezus. Jesteś w Nim, ugruntowany i stateczny. I kochasz, 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 kochasz. I mówisz prawdę, nie boisz się, jesteś odważny. Nie ma w Tobie lęku. On przychodzi z zewnątrz, naciska Cię. Doświadczasz cierpienia, bólu, chorób, prześladowań, ataków. Ale masz pewność. Panie, Ty jesteś ze mną. Wszystko jest na świadectwo. Ze wszystkim współdziałasz dla dobra tych, którzy Ciebie kochają. I kiedy jesteś zgniatany, wylewa się z Tobie, przez Ciebie Jezus i przemienia całą rzeczywistość. Sanhedryn się nawraca. Ludzie pokutują. Doświadczają spotkania z Jezusem. Zostają uzdrowieni. Zostają przemienieni. Zostaną przeniknięci Duchem Świętym. A Ty idziesz i mówisz, Panie, dziękuję Ci. Ty jesteś dla mnie jedyną nagrodą, jedynym źródłem, jedynym życiem, pełnią. Ty jesteś wszystkim. Takie nastawienie umysłu ma Paweł, Piotrek, Janek, Jezus. I do tego nastawienia umysłu prowadzi Cię całe Słowo, którego nie możesz odrzucić, bo Jezus Chrystus jest żywym Słowem Boga. I nie słuchaj tego, co łechce Twojego ucha. Ewangelia jest twarda. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, który rozdziela ducha i duszę. Musisz zapomnieć o sobie, a zacząć myśleć tylko o Nim. Pójść tylko za Nim. On musi stać się dla Ciebie najważniejszy. I to będzie bolało, bo On będzie dokonywał zmian, operacji. Często będziesz musiał wykonywać rzeczy, wychodząc ze swojej strefy komfortu, bo to jest rozwój. On tego pragnie, On chce Cię przemienić, On Cię zmienia, On Cię przepala, On Cię wypala w ogniu próby. Bo On tego pragnie, On chce mieć Ciebie czystym, zachowanym na koniec, jako czystą dziewicę, oblubienicę. Chce, abyś był Jego dumą, Jego radością, Jego odbiciem, Jego jestestwem, Jego obrazem. A to wszystko jest możliwe przez Jezusa Chrystusa, kiedy się Jemu poddasz i za Nim podążysz. To jest Ewangelia. Przemiana życia. Charakter Chrystusa w Tobie i przez Ciebie. A nie prosperity. Wiecie, do czego prowadzi to skupienie na darach, na uzdrowieniu? Do tego, że chrześcijanie przychodzą, kładą rękę na ludziach w szpitalu i jak nic się nie dzieje, wracają do domu i o nich zapominają. A zapytaj się Boga, Boże, dlaczego on nie został uzdrowiony? No, dlatego, że chce, abyś tam do niego poszedł raz w tygodniu i mu potowarzyszył. Abyś się, kurde, w końcu nauczył kochać, a nie brać, 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 brać. Tylko zaczął dawać, 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 dawać. A ja Cię wtedy nauczę brać i przyjmować, bo jedno bez drugiego nie istnieje. Od co? Ilu masz sąsiadów? Ilu masz przyjaciół? Ilu masz ludzi? Żniwo jest takie. Dla każdego jest roboty tyle. Czemu siedzisz? Czemu słuchasz nauczań? Czemu ględzisz? Czemu jamrasz? Weź się do roboty, Kościele, w końcu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Siekiera jest przyłożona. Baczcie, aby was Jezus zastał w czuwających przy swoim powrocie. Bo jak nie, to biada. Biada każdemu z nas, jeśli będzie inaczej.
Ojcze, w Twoje imię proszę Cię, abyś objawił swoją Ewangelię w sercach ludzkich, aby ludzie w końcu skupili się tylko na Tobie, aby poszli tylko za Tobą, abyś Ty stał się dla nich najważniejszy, abyś nas przygotował na swój powrót, abyśmy byli czyści, święci, nieskalani przez Twego Ducha, posiadający Twój charakter, umiejący odpoczywać w Tobie, ufać Tobie, kochać Ciebie, byś Ty był dla nas Panem i Bogiem, byśmy odpoczywali w Tobie i podążali za Tobą, byś Ty był najważniejszy, a nie przejawy Ducha. Duchu Święty, proszę Cię, abyś potężnie zstąpił teraz na każdego człowieka i objawił mu to, że w próbach, trudach i w słabości objawia się Twoja moc, że Ty prawdziwie działasz przed tych, którzy prawdziwie za Tobą idą i są przed Tobą prawdziwi i przez nich wylewa się Twoja łaska. Duchu Święty, stąp potężnie na każdego chrześcijanina i odpal go do roboty, do tłoczni Twojej, do kształtowania Twojego charakteru, do wypalania go w ogniu próby i wydarzeń, aby on był gotowy, przysposobiony i radował się, a wszystko, co go spotyka, było dla niego okazją i szansą do dawania świadectwa, bo nie da się spalić kogoś, kto już płonie. A my płoniemy Twoim ogniem i Twoim duchem. Ojcze, stąp potężnie i wyprowadź nas w odwadze na ulicę do tych, którzy Cię potrzebują, bo Ty wybrałeś to, co głupie w oczach świata. Nikt z nas sobie nie zasłużył, nikt z nas nie ma predyspozycji. To Ty działasz w nas i przez nas. Więc proszę Cię, Boże, działaj tak potężnie i tak wypalaj ludzkie serca, aby oni nie mogli usiedzieć, ale by poszli wypełniać Twoją wolę. W imieniu Jezusa Chrystusa, pełnia Bożego ognia i zrozumienia, niech stąpi na każdego, kto tego słucha, a Ty, Panie, poświadcz Twoje słowo. Wyciągaj rękę w znakach i cudach, mocą Twego Ducha, ku zbawieniu przez najważniejszą osobę Jezusa Chrystusa, by Jego Ewangelia, Jego życie, Jego świętość, Jego osoba była głoszona w nas i przez nas, w Chrystusie Jezusie, przez Chrystusa Jezusa i w pełni mocy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tutaj, na Twój powrót, w imieniu Jezusa. Amen.